We wtorkowy wieczór 21 listopada dotarła smutna wiadomość o śmierci Włodzimierza Musiała. Aktor jeszcze w tym roku znalazł się w obsadzie filmu, prawda? Informacje o śmierci Włodzimierza Musiała przekazał portal Film Polski. Legendarny artysta zmarł 19 listopada 2023 roku w Łodzi, z którą przez wiele lat zawodowo był związany. Miał 92 lata. Był znany z takich obrazów jak Europa, Europa, Ucieczka z kina Wolność, Pierścionek z orłem w koronie, Pożegnanie z Marią, Balanga, Kariera Nikodema Dyzmy czy Wiedźmin. Sporą popularność przyniosły mu komedie Kogel, Mogel, Kingsize czy rola legendarnego w Wabank Juliusza Machulskiego. Włodzimierz Musiał urodził się 27 września 1931 roku w Częstochowie. Zaczynał karierę aktorską w latach 50. ubiegłego wieku. Pierwszym jego miejscem zatrudnienia był Teatr Lalek Pinokio w Łodzi. Potem aktor grał na scenach w Częstochowie, Sosnowcu, Jeleniej Górze, Wrocławiu i Opolu. Od 1977 roku musiał był związany z teatrami łódzkimi. W latach 1977,81 był aktorem teatru powszechnego. W latach 1981,86 aktorem teatru im Tuwima, od roku 1983 pod nazwą Teatr studyjny 83. Zobacz też, przyjaciele zem jak miłość żegnają Macieja Damienckiego. Te słowa łamią serce nie żyje Hanna Gucwińska. Legendarna dyrektorka wrocławskiego zaomiała 91 lat zmarła młoda gwiazda TVN, u. Zaledwie dzień wcześniej wrzucała zdjęcie ze szpitala w wieku 85, lat zmarł legendarny wokalista Piwnicy pod Baranami. Polska w żałobie.